Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Dzisiaj mam dla Was tom 52, jakim jest Fantastyczna Czwórka, Koniec Alana Davisa, kolekcja Hachette. Standardowo zaczniemy sobie od grzbietu naszego zeszytu, 52 tom. Przepraszam za opóźnienia związane z wielką kolekcją, wszystkie tomy już mam w domu, ale po prostu mam bardzo mało czasu na przeczytanie tych tomów, a nie lubię jakoś tak szybko z rozpędu czytać jeden komiks. Z tyłu oczywiście mamy krótki spis tego, co znajdziemy w środku, jeżeli chodzi o fabułę. No i mamy również informację, że album zawiera materiał opublikowany pierwotnie w miniserii Fantastic Four The End. Tutaj trochę poździerane, ale obiad. Zacznijmy więc od samych dodatków, które czekają na nas w tym komiksie. Nie jest ich jakoś specjalnie dużo. Na początek mamy oczywiście komentarz dyrektora wydawniczego pani Europa. No i potem zaczyna się już nasz komiks, ale nas najbardziej interesują same dodatki w nim zawarte. Czyli słów kilka o Alanie Davisie, rysowniku, który zapoczątkował Fantastyczną Czwórkę oraz jej tytułowy koniec. Mamy także galerię okładek. Fajnie, naprawdę fajnie stworzone okładki. Szkoda, że ten komiks jest tylko tak beznadziejny. Ale do tego za chwilę przejdziemy. Mamy także galerię Łotrów, czyli najgroźniejsi wrogowie, z jakimi spotkała się Fantastyczna Czwórka, musiała się z nimi zmierzyć. Na pewno część z nich znacie z innych komiksów. Mamy również początki, czyli Alan Davis o Fantastycznej Czwórce oraz jej tytułowym końcu. Czyli słów kilka od samego autora oraz polecane lektury, z których trzy możemy kupić w języku polskim. Dobrze, przejdźmy więc do samej recenzji tego komiksu. Powiem szczerze, nie spodziewałem się po tym komiksie z mojej strony zbyt dobrych opinii. Po pierwsze, Fantastyczna Czwórka jakoś nigdy mnie nie przekonywała ze względu na charaktery, z jakim się mierzyła. Może jedynym takim czarnym charakterem, który mi się podobał, to był Doktor Doom i jego tak naprawdę historia. Jeżeli chodzi o ten tom, nie jest on tomem starym. Jest to jeden z nowszych tytułów, jeżeli chodzi o uniwersum Marvel Comics. No i ten zeszyt tak naprawdę udowadnia kolejny raz tylko to, że złota era Marvel Comics dawno już tak naprawdę przeistoczyła się w, można powiedzieć, erę bezfabularnego kiczu, bo takim właśnie tomem jest Fantastyczna Czwórka, koniec. Walka goni tak naprawdę walkę, fabuły zero, bohaterów jest tu naprawdę milion, nie wiem ile tam można jeszcze wymienić. Fantastic Four, Avengers w kolejnym składzie, Inhumans, kto tam jeszcze był, Booksquad, T'Challa, Namor, no z Łotrów jeszcze więcej tak naprawdę, Skrullowie, Kree, jakiś Mole-Man, coś zwane Annihilus, Cztery Ręki Doktor Doom i inne różne przytoczone tutaj do tego komiksu kompletnie niepotrzebnie postacie. No, fabuły nie ma tu również absolutnie nic, na całość przypomina tak naprawdę przeskoki w kosmicznej przestrzeni. Tu jesteśmy w tym mieście, tu tam. I pokazywanie coraz to więcej nowych bohaterów. No, a świat Marvela już na początku XXI wieku rozrósł się no, niebotycznie, a teraz zerwał się już kompletnie z tej uprzęży. No i gdzie on tak naprawdę pędzi, tego nikt nie wie, ale nie jest to dobra strona. Ojej, co tu mogę dobrego chociaż powiedzieć o tym komiksie? No fajne są na pewno rysunki, no ale co dadzą te rysunki w porównaniu z tym, że fabuły tutaj nie ma absolutnie nic, co by zachęcało. Co mógłbym wam powiedzieć, żebyście choć przeczytali, spojrzeli na ten komiks, ja wam stanowczo odradzam, jeżeli lubicie Fantastyczną Czwórkę, uniwersum Marvela, złych bohaterów z Fantastycznej Czwórki, to absolutnie nie czytajcie tego komiksu, bo zawiedziecie się, zawiedziecie i jeszcze raz zawiedziecie. Nie ma w tym komiksie nic dobrego. Moim zdaniem jest to najgorszy komiks, jaki ja naprawdę czytałem, jeżeli chodzi o uniwersum Marvela. Nie wiem, czy czytałem gorszy komiks, bo dla mnie to, że to w ogóle wyszło, to jest jeden wielki skandal, że coś takiego w ogóle trafiło do druku. I to było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o tą krótką recenzję. No tu nie ma o czym rozmawiać, bo fabuły tutaj nie ma kompletnie, także ja nie mam o czym opowiadać.
Chyba, że ktoś przeczyta ten komiks, nie wiem, za piątym, szóstym razem, no to może coś z tego komiksu wyniknie. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, którzy lubią w komiksach rozwałkę, no to może ten komiks im się spodobać. Aczkolwiek na pewno nie wszystkim. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą recenzję. Oczekujcie kolejny już wkrótce. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę oraz zasubskrybować mojego kanału, aby być bliżej z informacjami dotyczącymi nowych filmików, konkursów oraz recenzji gier. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnej recenzji. Trzymajcie się. Cześć.